Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. Bethesda Softworks od lat raczyła swoich fanów produktami wątpliwej jakości, ale ci przymykali na to oko wdzięczni za to, że ich ulubione marki wspierane są nowymi, dużymi grami. I z każdą taką dobrze przyjętą premierą studio przesuwało lekko poprzeczkę, coraz to niżej i niżej, licząc, że żaba wrzucona do podgrzewanej stopniowo wody nie zauważy, że ktoś chce ją ugotować. Ale prędzej czy później czara goryczy musiała się przelać i ostatecznie Bethesda spadła z rowerka. Samobójem dla studia okazał się Fallout 76, online'owa gra w popularnym postnuklearnym uniwersum. I choć w teorii pomysł na sieciowego Fallouta jest fantastyczny, to Todd Howard musiał być Toddem Howardem i zrobić wszystko tanim kosztem i od dupy strony. To powiedziawszy, po graniu paru dziesięciu godzin F76 myślę, że rozumiem, jaka wizja przyświecała autorom gry, skąd wziął się pomysł i dlaczego mogli uważać, że to ma prawo się udać. Nowemu spin-offowi nie można odebrać tego, że fundamentalnie ma on swój urok, a zwiedzanie powojennej Virginii Zachodniej z grupą znajomych potrafi być czarujące. Ale prawda jest taka, że ze zgraną paczką świetnie spędzonym czasem mogłaby być nawet całonocna sesja w rozbierane bierki z 95-letnim dziadkiem opowiadającym, jak to lepiej było za czasów pruskich. Jeśli jest odpowiednio angażująca, każda aktywność będzie sprawiała w ekipie radość. Jesteśmy przecież zwierzętami stadnymi. Na pewno sporo naczytacie się i nasłuchacie w internecie czy od znajomych o tym, co w Falloutie 76 nie pykło. Dlatego przez chwilę pozwólcie mi się wywnętrzyć na temat tego, co dla odmiany zrobiono tu fajnie i co mimo wszystko może zachęcić was do spróbowania tej, jakby nie było, wątpliwej jakości produkcji. Gdybym miał opisać tę grę jednym zdaniem, to byłoby to Fallout 4 z inną mapką, bez konkretnej kampanii i po multi. Wydaje mi się, że to właśnie o takie odczucie walczyli autorzy. Chcieli stworzyć Bethesdowego klasyka, którym można by dzielić się ze współziomkami. I sądzę, że udało się to naprawdę nieźle. Rozpoczynamy niczym w trójce i czwórce, wychodząc ze schronu, tym razem opatrzonym tytułowym numerkiem 76 i od tego momentu Appalachia, jak nazywa ten obszar gra, stoi przed nami otworem. Zwiedzanie obszernej mapy działa równie narkotyzująco co zwykle. Pośród gęstych lasów Virginii, jak co odsłonę, znajdziemy opustoszałe miasta, jaskinie, bunkry, fabryki i ich szabrowanie jak zawsze bawi. Cały cykl gameplayowy również zbliżony jest do tego, do czego przyzwyczajeni są fani serii. Rozpoczynamy jakieś zadanie, wyruszamy w kierunku markera, odnajdujemy nowe lokalizacje, strzelamy do potworków, zdobywamy poziomy doświadczenia, coraz to lepsze uzbrojenie i tak dalej. Tylko że tym razem możemy to robić w grupie. No i wprowadzony w czwórce crafting ma teraz więcej zastosowań. Dodany na stałe pasek głodu i pragnienia wymusza na nas nieustanne zbieranie zasobów i gotowanie ich w różnego rodzaju posiłki. Teraz też ekspresowo psują nam się bronie i elementy zbroi, części potrzebne będą więc do modyfikowania i naprawiania, a wszystkie potrzebne warsztaty i urządzenia postawić można w tak zwanym kampie, czyli przenośnym domku, który budować możemy na mapach. Tak zwany gameplay loop pozostał więc z grubsza nienaruszony i fani grindowania, wbijania poziomów itd. szybko wciągną się w uzależniającą naturę tego procesu. Fallout 76 nie daje odetchnąć, zawsze jest coś do zrobienia, zobaczenia czy pozbierania. Wrażenie dynamiki umacniają limitowane czasowo wydarzenia, które aktywują się dla wszystkich obecnych graczy na danym obszarze. Czasem trzeba będzie bronić obszar przed falami nadciągających ze wszystkich stron guli, w innych sytuacjach na przykład eskortować poruszającego się po mieście robota, czy restartować przedwojenną machinerię, upewniając się, że nie rozwalają jej chińskie robociki. Podoba mi się również, że unikatowy dla Fallouta system statystyk Special ma tu trochę więcej sensu niż jego rozwodniona wersja z F4.
co poziom doświadczenia, możemy teraz włożyć jeden punkt zdolności w dowolną z 7 statystyk bazowych, a także przypisywać do nich otwierane w darmowych booster packach profity. Większość kart ma wymierny wpływ na rozgrywkę, a duplikaty łączą się ze sobą, tworząc swoje mocniejsze wersje. W ten sposób, ekwipując odpowiednie perki, tworzymy swój unikatowy RPG-owy build, a w dowolnym momencie możemy też podmieniać aktywne na inne, dostosowując się w ten sposób do sytuacji. W zachodniej Virginii zwykło się mówić "Beauty is in the eye of the beholder". Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i śmieć dla jednego mieszkańca krypty może być ukochanym elementem zbroi anachronistycznego supermutanta. Recenzja jest ze swojej natury dziełem jednoznacznie subiektywnym. Autor opowiada o swoich odczuciach z obcowania z dziełem kultury i nie ma prawa wiedzieć, co poczują grając inni recenzenci czy gracze. Ale w pewnych sytuacjach gra może być po prostu obiektywnie kiepska. Trudno obronić produkt, który do sprzedaży trafia w stanie niemal niegrywalnym, a Fallout 76, przynajmniej w wersji na PlayStation 4, przeszedł certyfikację Sony chyba tylko rzutem na taśmę, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio do sprzedaży trafiła gra aspirująca do miana tytułu z najwyższej półki, a jednocześnie tak zepsuta na niemal każdym froncie. Aż człowiek nie wie, od czego zacząć. Może od tego, że w premierę posiadacze gry musieli na dzień dobry pobrać aktualizację mającą około 50 GB, a parę dni później łatkę naprawiającą wiadro błędów o rozmiarze kolejnych 50. I prawdopodobnie należy spodziewać się ich więcej, bo gra nadal pozostaje w opłakanym stanie. I choć zazwyczaj powiedziałbym, że nie szkodzi, jeśli macie słabe łącza, możecie grać bez łatek, to w tym wypadku nie ma takiej opcji, bo jest to gra online only. Przed premierą w wywiadach Todd Howard zapewniał, że nawet gracze singlowi będą się w F76 dobrze bawić, zapomniał tylko dodać, że gra nie ma singla, a granie w pojedynkę polega na podłączeniu się do tych samych serwerów co reszta, co na konsolach wymaga przecież płatnego abonamentu. Ale to i tak najmniejszy problem tej gry. Nie wiem, kto w Bethesdzie myślał, że wzięcie typowego singlowego silnika Fallouta 4 i zrobienie z niego gry multi będzie dobrym pomysłem, ale pamiętający jeszcze czasy Morrowinda Gamebryo, przemianowany potem na Creation Engine, absolutnie nie nadaje się do tego w swojej domyślnej formie. Aby obejść problemy z elementami takimi jak na przykład jak rozwiązać fabularne konwersacje z NPC-ami w grze online, postawiono na możliwie najprostszy setting. Gra toczy się raptem 25 lat po zakończeniu wojny nuklearnej, więc w Appalachii nie ma żywych ludzi. Nie ma ludzi, więc nie ma ani jednego NPC-a, więc problem rozwiązuje się sam. Oczywiście odbija się to drastycznie na jakości scenariusza. Bez typowych dawaczy questów wszystkie misje pseudofabularne sprowadzają się do typowego fetchowania. Podchodzimy do komputera, czy znajdujemy taśmę, łapiemy potrzebnego MacGuffina, zanosimy do celu i tak przez kolejnych parędziesiąt godzin. Problem ten przelewa się też nie tylko na poziom questów, ale sposób ich prezentacji. Ponieważ nie obcujemy ze, w cudzysłowie, żywymi postaciami, historia rozwijana jest z pomocą długich tekstów w terminalach i taśm audio. Rzecz w tym, że grając w grupie nie ma najmniejszej możliwości, żeby skupić się na ich słuchaniu, gdy ekipa przekrzykuje się w słuchawkach, a już na pewno sesja online nie będzie składała się z czytania kolejnych stronic tekstowej ekspozycji z entego komputera. I jest to jeden z wielu przykładów tego, że Bethesda nie bardzo wiedziała, co tak naprawdę próbuje osiągnąć. Gdzieś tam był pomysł na Fallouta Online, ale nikt nie zastanowił się, co ma prawo zadziałać, a co należałoby zaprojektować inaczej. Z tego też powodu sama sieciowość Fallouta jest bardzo powierzchowna. Jeśli nie gramy ze znajomymi, mapy są śmiertelnie puste i może zdarzyć się, że miną godziny, zanim spotkamy tak innego gracza. Może i wpasowuje się to w konwencję, ale nawet wtedy nie bardzo jest to z takim gościem robić. Możemy dołączyć do jego ekipy i pomóc mu z questem, albo wziąć udział w żenująco słabo przemyślanym pojedynku PvP, który w sumie absolutnie niczemu nie służy, ewentualnie wymienić się przedmiotami, ale
ale brak jakiegokolwiek miejsca, w którym można by spotkać się z graczami. Jakiegoś huba, bo ja wiem, schronu, który mógłby stanowić centrum gry, czy służyć do zbierania towarzyszy do zabawy, powoduje, że mimo wszystko tryb online wydaje się oderwany od świata gry. Na tę chwilę Fallout 76 przypomina fanowskiego moda do czwórki, takiego, który byłby dostępny za darmo, po którym wyraźnie widać, że naciąga oryginalny silnik na sposoby, do jakich nie został stworzony. To taka gra, która na każdym kroku się psuje, no bo to mod, do końca też nie przemyślano rozgrywki, no bo mimo wszystko narzędzia na to nie pozwalają, ale sam fakt, że można pobiegać po pustkowiach z kolegami, jest na tyle nowatorski, że da się przymknąć na to oko. Problem w tym, że to nie jest darmowy mod. To jest gra wideo w pełnej cenie, sprzedawana przez jednego z największych producentów gier na świecie. Stan na dziś jest niestety taki, że Fallout 76, a przynajmniej wersja na PS4, którą testowaliśmy z Gremem i spółką, jest na skraju grywalności. To produkt tak niechlujny, że autorzy tego potworka powinni się wstydzić. Oczywiście można się bronić, że gra dopiero wyszła i to sieciówka, no i od Bethesdy, więc wiadomo, że będą błędy. Ale cholera, ile można dawać temu studiu przyzwolenie na wydawanie nowych produktów w takim stanie? Prawda jest taka, że gdyby dowolna inna duża firma wyprodukowała grę tak zepsutą, ludzie groziliby pozwami. Wszechświat chyba by eksplodował, gdyby Nintendo pozwoliło sobie na taką zagrywkę. A pamiętacie chociażby, jaką burzę w szklance wody wywołał sam fakt, że na jednym trailerze Spidermana od Sony kałuże były w innym miejscu niż w drugim? A mimo wszystko Bethesdzie nadal wolno i ludzie są już do tego tak przyzwyczajeni, że wręcz spodziewają się, że nowy tytuł będzie zagliczowany na amen. A przecież te pazery tylko na to liczą, żeby uznawane to było za normalne. Znów, żaba w powoli podgrzewanym garnku. Czy gra sieciowa dużego studia musi tak wyglądać na premierę? Oczywiście, że nie. Wiele złego mogę powiedzieć na temat chociażby Destiny 2, ale pod względem technologii czy wydajności, to jest niebo a ziemia. Fallout 76 natomiast to zepsuta pod każdym względem wydmuszka posklejana z elementów, które gdzieś tam już czaiły się w silniku. Potwór Frankensteina stanowiący obelgę dla fanów tej wspaniałej marki. I nie ma możliwości, że ta gra przeszła przed premierą przez jakąkolwiek kontrolę jakości. No bo nie wyobrażam sobie, że nikt podczas setek godzin testów nie zauważył, że, bo ja wiem, w grze nie ma dźwięku. A tak działo się w premierę, jeśli uruchomiliście Fallouta 76 po polsku. W grze w ogóle nie odtwarzały się głosy. Ani robotów, ani nagrań z holotaśm, ani muzyki z radia. Przez pierwszych parę godzin grałem więc absolutnie na ślepo, nie mając pojęcia, co mam robić, póki ktoś na czacie nie wyjaśnił, że gra działa prawidłowo tylko w wersji angielskiej. I faktycznie zmiana języka spowodowała, że holotaśmy i wypowiedzi zaczęły nareszcie się odtwarzać. Gdyby testowano grę, autorzy zauważyliby, że niektóre questy są absolutnie zabugowane i nie da się ich przejść, jeśli wykona się czynności w konkretnej kolejności. Jeśli na przykład zadanie wymaga powszechnego przedmiotu w ekwipunku, a my mamy takie dwa, gra zwariuje i uniemożliwi jego zaliczenie. Wraz z Gremem robiliśmy jedno z takich zadań 3 razy, za każdym razem trafiając na tego samego buga, który w dodatku z każdym błędem duplikował trzymany przedmiot, co pozwoliło nam wyczarować setki sztuk kleju. Obiekty w ekwipunku mają zresztą absolutnie losową tendencję do pojawiania się i znikania. Czasami przy zdawaniu misji kompletnie z czapy, z ekwipunku znikają pojedyncze sztuki amunicji, albo wręcz przeciwnie, z powietrza pojawiają się komunikaty, że coś pojawiło się nam w kieszeni. Jeśli gra uzna, że was nie lubi, próba skorzystania z terminala softlokuje was na czarnym ekranie, zmuszając do całkowitego resetu gry. W niektórych questach działo się to jak na komendę, zawieszając kolejno każdego członka naszej ekipy, próbującego ukończyć zadanie. Albo jeszcze lepiej, często po prostu Fallout wywala się całkiem. Taki ekran widzieliśmy po kilka razy dziennie. W zupełnie nowym silniku Bethesdy, przysięgamy, nadal występują te same błędy co 10 lat temu.
Co z tego, że gracz może zbudować sobie fortecę, do której nie da się wejść bez klucza, skoro wystarczy tylko skorzystać z komendy użyj warsztatu przez okno albo ścianę, by wgliczować się do środka. To samo dotyczy wszystkich miejscówek zamkniętych na cztery spusty. Przypominam, że Bethesda wie o tym błędzie przynajmniej od 2006 roku. Namiętnie psują się też tekstury. Zdarzyło mi się zwiedzać jaskinie z gołym gremem, bo nie wczytywała mi się jego zbroja, o mój Boże. Walczyć z wrogami bez głów, bądź z nietypowymi mutacjami. Wrogowie generują się na mapie zawsze w tych samych punktach, czasem dosłownie pokazując się nam przed oczami. Pierwszy rage quit w swojej historii zaliczyłem, gdy w misji, w której miałem podążać za namalowanymi na ścianach strzałkami, nie załadowała się tekstura strzałek, więc błądziłem na ślepo, nie wiedząc, o co chodzi, po czym przy czwartym podejściu gra skraszowała. O się. Dwa patche później, na łączną kwotę 100 GB, miotacze ognia nadal strzelają ogniem w czarne placeholdery, których ktoś zapomniał usunąć z animacji. Modele postaci i wrogów potrafią nachodzić na siebie, czy tonąć w geometrii, zrewidowany system silnika graficznego i efektów to absolutna bujda, bo deszcz potrafi na przykład padać na parterach budynków przez nieistniejące dziury i przestawać na piętrze. Godreje, czyli rozproszone promienie słoneczne, prześwitywać przez litą skałę, a oprawa graficzna, zakładając, że modele w ogóle się załadują, utknęła gdzieś w zeszłej dekadzie i masowo recykluje asety z poprzednich gier. Jestem też święcie przekonany, że wysokolevelowe latające monstra w grze to tylko reskinowane smoki ze Skyrima. Ale trudno się im dobrze przyjrzeć, bo przy każdej konfrontacji zbrojnej framerate spada o połowę do około 15 klatek na sekundę, czyniąc najważniejszy aspekt tym najbardziej nieresponsywnym. Bywa, że pokonani przeciwnicy wpadają pod podłogi razem z potrzebnym nam lootem, uniemożliwiając zakończenie misji, że przestają działać animacje i modele jeżdżą po powierzchni jak po lodzie, system VATS, który służył dawniej do zatrzymywania czasu gry i precyzyjnego celowania w kończyny, siłą rzeczy stał się tu jedynie gloryfikowanym auto-aimem, ale i w tym zadaniu sprawdza się kiepsko, bo mimo maksymalnej celności, na odległość nieświeżego oddechu zdarza się, że opróżniamy magazynek w próżnie, nie zadając żadnych obrażeń, albo przeciwnik stoi tak blisko, że nasza broń przechodzi przez jego ciało i strzelamy przez niego, pudłując oczywiście. O tym, jak archaiczny i badziewny jest system pukawek na tym silniku, nawet nie chce mi się strzępić jęzora, a ponieważ z RPGa zostały tu już strzępy, to przynajmniej ten aspekt powinien wydziałać w miarę solidnie. Ta gra to jest katastrofa. Coś, co w takim stanie technicznym nigdy nie powinno było ujrzeć światła dziennego. Coś, za co żaden szanujący się gracz nie powinien nigdy zapłacić żadnych pieniędzy, bo inaczej daje przyzwolenie na to, żeby pod parasolem pełnej wersji gry sprzedawano kiepski prototyp i potencjalną obietnicę, że zostanie on kiedyś naprawiony. Największy problem jest taki, że wbrew wszystkiemu Fallout 76 miał potencjał być czymś godnym polecenia. Pomysł jest solidny. Rzecz w tym, że został wyprodukowany przez cyniczną zgraję programistycznych odrzutów i korporacyjnych pijawek, które za nic mają sobie klienta. ZeniMax, właściciel Bethesdy, to spółka o wartości szacowanej na około 3 miliardy dolarów. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla sprzedaży towaru tak wyraźnie wadliwego i tworzonego na głodowym budżecie. Wstyd, że w 2018 roku, czasach God of War, Forza Horizon 4 czy Red Dead Redemption 2, do sprzedaży wpychano coś, co może co najwyżej wzbudzać politowanie. Do tego naprawdę trzeba nie mieć żadnych skrupułów. A najbardziej wściekły jestem na to, że mam typowe objawy syndromu sztokholmskiego. Gra się gliczuje i wiesza, rzucam padem, a godzinę potem wracam, obiecując sobie, że teraz już na pewno będzie dobrze. Ale kurde nie jest, nawet jeśli przez pierwszych parę godzin doświadczenie wydaje się w miarę trzymać kupy. Im dłużej się gra, tym jest gorzej. Coraz więcej błędów, sypiących się skryptów i idących w ślad za nimi wulgaryzmów, których wolałbym tu nie powtarzać. Żeby tak zaszlachtować dobry pomysł, to jednak trzeba się postarać. I mam nadzieję, że reakcja na tę premierę będzie sygnałem dla Bethesdy, żeby wreszcie ruszyć swój korpo tyłek i wziąć się do roboty. Nawet najwierniejsi fani mają absolutnie dość takiego traktowania. Gdyby nie Fallout w tytule i budżet marketingowy na jego rozpromowanie, nikt by tego tytułu nie potraktował poważnie i nawet nie próbował stawać w jego obronie.